Bartosz Mycka, księgowy teatru, zarzuca w mediach społecznościowych nieścisłości naszemu wczorajszemu materiałowi o finansowym rozliczeniu jaskółeczki. Jest też wieczorna reakcja prezydenta. 2 kwietnia 2005 roku umarł Jan Paweł II. Dziś przypada 14. rocznica śmierci papieża Polaka. Pamiętamy. Poseł Jan Mosiński na spotkaniu z dziennikarzami tłumaczył zasadność przywrócenia połączeń autobusowych. To jeden z elementów programu rządu Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje w dniach od 8 do 12 kwietnia zajęcia dla dzieci i młodzieży. Chodzi o strajk nauczycieli. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Leszno włącza się w obchody. Albin Pudlicki, Dominik Walkowiak i Łukasz Mikołajczak podsumowali udane Mistrzostwa Polski w kickboxingu juniorów, seniorów i mastersów.